swój jubileusz 28 października 2016 roku obchodziło ognisko pracy pozaszkolnej. Placówka powstała 1 września 1981 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim decyzją ówczesnego ministra kultury i sztuki Józefa Teichmana, jako pierwsza w województwie, a trzecia w kraju. Pomimo upływu 35 lat i wielu zmian w placówce, idea szkoły się nie zmieniła. Nadal ma ona pełnić funkcję artystycznej szkoły dla amatorów. Jesteśmy takim przewodnikiem, pierwszym przewodnikiem dla dzieci, dla młodzieży, którzy chcą bawić się w to, w kulturę, w sztukę, w rysunek, malarstwo. Na przestrzeni 35 lat placówka miała swoje lepsze i gorsze momenty. Najtrudniejszy jednak dla placówki był koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, kiedy to dotychczasowa siedziba ogniska przestała spełniać ówczesne wymagania techniczne. Mieliśmy swoją siedzibę na Pułankach 45 w bloku na 11 piętrze. Może nie były to najlepsze warunki lokalowe i właśnie na to zwrócili uwagę i wizytatorzy, i ówczesne starostwo. Także były to chwile grozy, bo mogliśmy różnie skończyć. Szczęśliwie dla ogniska pracy pozaszkolnej Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, które od stycznia 1999 roku jest organem prowadzącym placówkę, na nową siedzibę ogniska wyznaczyło pomieszczenia mieszczące się przy ulicy Kilińskiego. Krzewienie kultury, szczególnie w młodych ludziach, ma bowiem dla Starostwa Powiatowego duże znaczenie. Cieszy nas również fakt, że ognisko pracy pozaszkolnej rozwija pasję młodych ludzi, którzy mogą spędzić swój wolny czas i zaangażować się w swoje hobby. Zajęcia w ognisku pracy pozaszkolnej odbywają się 5 dni w tygodniu w dwóch grupach, dziecięcej i młodzieżowej. W czasie zajęć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mają możliwość realizowania własnych twórczych pomysłów w technikach malarskich, rzeźbiarskich, graficznych oraz rysunkowych. Wprowadzamy w świat baśni, bajek, inspirujemy na różne sposoby. Działania takie mają na celu przede wszystkim krzewienie kreatywności wśród młodych ludzi i rozwijanie wrażliwości estetycznej. Zrozumienie troszkę psychiki dziecka, wczucie się w tą psychikę, zachęcenie i zainspirowanie dzieciaków do pracy twórczej. Uroczystościom jubileuszowym odbywającym się w rezerwacie Krzemionki towarzyszył wernisaż wystawy prac ogniska pracy pozaszkolnej. To są takie prace wyłuskane na przestrzeni kilku lat. Jest to taka wystawa troszkę retrospektywna. Są tutaj też prace dzieci, które kiedyś chodziły do ogniska, kiedyś były naszymi absolwentami, teraz już poszły w innym kierunku. Uroczystości jubileuszowe uwieńczył koncert pereł Ryszarda Górę, które 1 września 2015 roku dołączyły do ogniska pracy pozaszkolnej.